Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych jest inicjatorem uruchomienia debaty na temat gospodarki odpadami na terenie województwa podkarpackiego z inicjatywy samorządów. One to właśnie zgłaszały problem, że źle, coś się dzieje złego. Niestety, no, po wprowadzeniu nowelizacji ustawy w wrześniu 2019 została zlikwidowana rejonizacja i nasze podmioty prowadzące tąże działalność mają problemy ze zbyciem stosownych odpadów, które są, powiedzmy, zmagazynowane na ich magazynach. No stąd kolejny problem, który też został wyartykułowany przez te samorządy, ograniczenia możliwości dostępu do spalarni z tym odpadem już bioenergetycznym. W gminie Wiśniowa, w stosunkowo małej gminie, nie mamy własnego przedsiębiorstwa, które się tym zajmuje. Po prostu zlecamy tę usługę w przetargu nieograniczonym podmiotom zewnętrznym. Więc de facto te problemy związane już z samym zagospodarowaniem odpadów, z tym, gdzie poszczególne frakcje po prostu oddać, sprzedać, jak gdyby no, omijają trochę nasz samorząd. Natomiast no, głównym jakby problemem jest znalezienie odpowiedniego przedsiębiorcy i znalezienie takiego, ażeby on był po prostu jak najtaniej i w sposób no, dobry zabezpieczał te nasze potrzeby. Mamy do czynienia z nowelizacją ustawy, zatem musimy się i zmierzyć z tymi kwestiami, które ona wnosi i też ocenić te problemy, które z tym się też wiążą. Na pewno zaskoczeniem jest kwestia regionalizacji, zniesienia regionalizacji, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, ale tutaj pamiętajmy, że to powinno być oceniane i też przez regulacje ustawowe i przez ustawodawcę zostało ocenione w skali całego kraju, prawda? U nas jest taka sytuacja, że mamy spalarnię, mamy też spalarnię, która jest własnością Skarbu Państwa, nie samorządów, a samorządy są no, instytucjami, które muszą zająć się gospodarką odpadami i też muszą tworzyć instalacje, które do tego służą. Jest znacznie więcej odpadów, niż jesteśmy w stanie przetworzyć, dlatego wydaje mi się, że koniecznością jest rozbudowa naszej instalacji i to o frakcję palną, czyli rzeczywiście te odpady, które byśmy zagospodarowywali na tej drugiej linii, byłyby to odpady wysokokaloryczne, które wstępnie by były selekcjonowane przez instalacje mechaniczno-biologiczne bądź w sortowniach, które odbierają odpady selektywnie zebrane. Ta spalarnia była projektowana na dwie linie. Została aktualnie zrealizowana jedna linia technologiczna, jest kubatura przygotowana, infrastruktura przygotowana na zabudowę drugiej linii. Także no, będziemy mieli tutaj już budynek dostosowany, czy mamy budynek dostosowany już do zainstalowania tam dwóch linii i tutaj na pewno oszczędzimy troszkę na nakładach związanych z budynkami, natomiast no, nowa linia będzie musiała być wyposażona w nowe urządzenia. Tak się składa, że pomieszczenia są, urządzenia trzeba do nich wprowadzić, jest pozwolenie na budowę, jest oczywiście pozwolenie środowiskowe, tylko i wyłącznie wstawienie instalacji, więc to jest proces najkrótszy, jaki jest możliwy na ten moment, żeby się z tymi problemami zmierzyć. Ja myślę, że w przyszłym roku ten proces wstawiania instalacji się rozpocznie, no i w 2021 będzie ona już funkcjonowała.